Witam Was, kochani, w 12 dniu mojego zimowego zatrzymania. Drugi dzień stycznia nowego roku 2024. Ja w podróży mojej, w moim zatrzymaniu, mówiłam wczoraj o tym, że dostrzegam już to wszystko, co żyje, kochani, co się budzi do życia. Pąki, tutaj Baśki, już, kochani, już. Ale co to za grudzień i styczeń, temperatury 9, 10, 11 stopni, deszcz. Więc wszystko zaczyna się budzić. Nie patrzy na to, co jest dookoła, po prostu się budzi i żyje. Obudzony? Obudzona? Jak to wygląda u nas? Jak u ciebie, jak u mnie? Czy to, że zaczynasz trochę inaczej, czy to już jest przebudzenie? Dzień dobry, kochani. Ja już w lesie. Bawię się dzisiaj w obserwatora siebie. Tak. Jeżeli zrozumiemy, że nasze myśli nie są nasze, że nasze myśli to nie ja, że moje ciało to nie ja, że wszystkie wzorce i przekonania to nie ja, to kim jestem? Kiedy nastąpi, kochani, to całkowite przebudzenie, że jesteśmy świadomością, to będziemy zupełnie inaczej patrzyli na to wszystko. Zmieni się nasze postrzeganie siebie. Zacznie się ta prawdziwa przemiana. Idę dzisiaj i bawię się, tak jak powiedziałam, w obserwatorkę. Jak to wygląda? No właśnie tak. Wyobrażam sobie siebie przede mną. I patrzę, jak ona idzie. Jak idzie, jak nagrywa. Jak dotyka siebie. Jak dostrzega coraz więcej. Jak mówi, jak się zatrzymuje, jak płacze. Patrzę na nią, jak się dotyka, jak stawia kroki. Jak wygląda ciało. Jeżeli kiedyś zrobicie sobie takie doświadczenie, staniecie z boku i zobaczycie siebie przed sobą i popatrzcie, co czujecie, co się zmienia. Kiedy jestem w tej przestrzeni mojego chodzenia, w tej medytacji, kiedy widzę siebie przed sobą, każdy postawiony krok, wszystkie myśli, które napływają, tego, czego łapie się ta Małgorzata w tej drodze, to ty jako obserwator będziesz neutralny. Będziesz stał w tej przestrzeni czystej świadomości i zobaczysz, że to ty właśnie tym jesteś. Tak. Nie oceniam. Niech się dzieje, jak ma się dziać. Ale to jest fajna medytacja w drodze. Fajna medytacja w drodze. Tak. Co z tego, że ścieżka ciągle ta sama, ale na tej ścieżce ta Małgorzata, która idzie przede mną, jest już zupełnie inna. Ta, która obserwuje też. Inna mądrość, inna miłość. Zdaję sobie też sprawę, kochani, że każdego dnia, wtedy, kiedy idę, a za każdym razem, kiedy rozpoczynam moje maszerowania, wraz z rozpoczęciem każdej pory roku, zdaję sobie sprawę, że jestem już zupełnie inną Małgorzatą. Że Małgorzata to tylko imię, że myśli to tylko iluzja. Że ciało mam po to, żeby doświadczać ziemskości. Po to, żeby dotykać siebie i żeby poszukiwać. I żeby być, tak jak mówię nie jeden raz, poszukiwaczem, odkrywcą, zdobywcą. Żeby być kapitanem na swoim własnym statku. Po to mam ciało, po to mam drogę, po to mam was.
po to mam wszystkie zdarzenia i sytuacje. Wszystkie doświadczenia. Bardzo dużo dało mi bycie teraz tutaj. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo usłyszałam rzeczy. Patrzyłam na ludzi bez oceniania. Patrzyłam, jak reorganizują swoje życie. Nie wiem, co czują, bo może nie wyrażają tego jeszcze bardzo odważnie. Ale jeżeli w głowie pojawia się jakiś plan, to z jakiegoś powodu się pojawia. Dlatego dzisiaj wyszłam z tą Małgorzatą. Postawiłam ją przed siebie i idę za nią, kochani, idę za nią i patrzę, jak idzie, jak stawia kroki. Jaka jest? Jaka jest? Ile jeszcze w środku lęku? Ile jeszcze bólu? Pamiętajcie, to nie chodzi o to, żeby oceniać. Ja tylko mówię z perspektywy tego, co obserwuję. Ale żeby to móc wam przekazać, to trzeba to jakoś nazwać. Nazwać, abyście mogli zobaczyć, czym ten obserwator jest, że on dostrzega, ale nie komentuje, że jest to złe czy dobre. Nie rozdziela, nie ma tej dualności. Po prostu jest i patrzy. Patrzy, jak idzie. Ja stoję, a ona idzie. Idzie dalej, stawia swoje kroki i szuka. Szuka, po prostu szuka dalej. Dobra, odwracam wam trochę na las. I kolejny zakręt, tym razem w prawo. Ja tak idę i znajduję takie piękności, o takie dwie, oj, jakie zamglone. O, teraz dwa takie same. Nie oceniam, czy to szkodnik, czy nieszkodnik, czy to po prostu dwie kulki, które pojawiły się na mojej drodze. Dwie. A jak dwie, to trzeba zrobić dwupunkt, kochani. To trzeba zrobić dwupunkt. I ja go robię. Pierwszy punkt, drugi punkt. I ta intencja, która po prostu jest, która jest gdzieś w sercu. Nie szukam, nie wymyślam. Po prostu daję, skoro pojawia się przede mną coś na drodze. Czyli przychodzi do mnie ten dar losu. Jest, zobaczyłaś się, zatrzymałaś się. Wykorzystaj zatem techniki, które znasz. Wykorzystaj ciało. Wykorzystaj dwupunkt, wykorzystaj synchronizację kwantową. A skoro jest, to niech popłynie ta intencja z serca. Niech popłynie. Pierwszy punkt, drugi punkt, a ja pomiędzy. I łączę brzegi dwa od drugiego do pierwszego. I po prostu czuję, będąc w tej przestrzeni pola zielonej energii transformacji, pola serca, które wie tak naprawdę najlepiej, co dla mnie jest dobre, co dobre jest dla Małgorzaty. Uciekłam z kadru, bo zamknęłam oczy. Zaczęło kołysać, bo zawsze kołyszę. To pole zawsze kołysze, to pole da zawsze to ukojenie. Daje ten spokój, daje tą świadomość bycia w tym jednym miejscu, tu i teraz. Właśnie tak. I jestem wdzięczna za każdą kuleczkę podwójną na drodze, za każde dwa patyczki, za każde dwa buty zawieszone na drzewie, dwie puszki leżące obok siebie. Patrzcie, jak się zamgliło, tak? Jeszcze tak chwilę postoję. I można iść dalej. Można iść dalej. I dalej obserwować. I patrzeć, co pod nogami dla nas ma wszechświat. Czasami patrzymy tak daleko. Wybiegamy gdzieś w przyszłość, tak bardzo daleko. Zapominając, że ta energia jest potrzebna na teraz. Właśnie na teraz. Ktoś przede mną szedł. Stawiał duże kroki. Zobaczymy, czy dam radę iść takimi wielkimi krokami. Nie są aż takie wielkie te kroki. Ale nie czuję tego kogoś, kochani, nie czuję. Pewnie szedł zupełnie z czymś innym w sercu.
Idę, niosę te moje dwie kuleczki. Może gdzieś je tu położę. Gdzieś je może tu położę. Tu tych kuleczek leży tyle. Niech te też leżą. Może dla kogoś będą też znakiem. Może ktoś też praktykuje kwantowe przemiany i zmiany. Może gdzieś się zatrzyma i zobaczy dwie kuleczki. I będzie pomiędzy w tej małej szczelinie, która daje tak wiele, to pomiędzy. Ta czysta transformacja. Słońce dzisiaj zamglone. Słońce zamglone. A my idziemy, kochani, ja i ty. Idziemy przed siebie. Idę ja z moją Małgorzatą. Idziesz ty ze sobą samym, czy ze sobą samą. Dotykając czasami Małgorzaty, która ciebie albo wkurwi, albo rozbawi. No bo tak to już jest. Ale też idę i słucham. Słucham siebie, słucham ciebie. Słucham tego, co nie wypowiadasz. Tego, co pokazuje twoje ciało. Odczuwam też lęk i niepokój. W każdym zatrzymaniu, kochani, dostrzeżecie dużo więcej. Budzi się to czucie. Jakby nie patrzeć, budzi się czucie wtedy, kiedy się zatrzymujesz i kiedy tak naprawdę chcesz. Pozwól. Bo ja pozwalam. Niech ta Małgorzata idzie przede mną. Ona tam jest, na tej ścieżce. Jest przede mną. Ja ją widzę, wy w kamerze nie. Ale ja ją widzę, jak idzie i szuka jeszcze, czemu boli. Czemu nie ma jeszcze odwagi. Idzie i szuka, i niech szuka. I niech szuka. Niech dotyka. Tyle, ile musi. Tyle, ile ma potrzebę. Tyle niech dotyka. Ma potrzebę płakać? Niech płacze. Nie mi oceniać, idąc i obserwując. Nie mi oceniać. Medytacja sama w sobie, kochanie. Idziesz i doświadczasz każdego kroku. Czujesz go po prostu. Czujesz każdą stopę. Każdą stopę, która się łączy z podłożem. Czujesz kostki, jak się wyginają. Palce, które przytrzymują sandałki. Bo ja, wiecie, kochani, dzisiaj skarpetki, ale moje wędrujące sandałki są ze mną. To nie jest tak, że ja porzucam moje sandałkowe buciki. W nich mi się tak dobrze maszeruje, bo bardzo szybko ściąga się skarpetki i jest się na bosaka. A potem nawet na te brudne nogi naciągam skarpetki i idę dalej. Idę dalej, ale doświadczam, czuję, po prostu czuję. Tak. Jaką przestrzenią, jaką energią i jaką świadomością mogę znaleźć się teraz, żeby umieć móc odpowiadać sobie na wszystkie zadane pytania. Kim mogę się stać teraz inaczej, żeby moje ciało znało odpowiedź na wszystko, co się pojawia w pytaniu. Czym rezonuje dzisiaj? Że odzyskałam spokój. Czym rezonuje dzisiaj, że jest we mnie równowaga? Czym rezonuje dzisiaj, że jestem w miejscu, które kocham? Kochani, tyle pięknych pytań do pola kwantowego. Tyle pięknych pytań. A ciało zaczyna pracować, bo przychodzą odpowiedzi. Czy można się przesilić? Jak to mówią, wytrzymujemy tyle, na ile jesteśmy gotowi. W momencie, kiedy powiecie sobie stop, to po prostu będzie stop. A w momencie, kiedy chcecie iść dalej, to po prostu idziecie. To my wybieramy, to my decydujemy. To my jesteśmy albo katem, albo ofiarą. Albo w czarnej dupie, albo w tym blasku, tak? Czarnej dupie. Ile razy już to słyszałam, będąc teraz tutaj. Jestem w czarnej dupie. No ale dlaczego? Dlaczego? I pojawia się, zobaczcie, kolejne pytanie.
I to pytanie otwarte, które powiedziałam wcześniej, kim mogę się stać, jaką energią, jaką przestrzenią, jaką świadomością. Jakby to było gdyby, gdybym wiedziała, gdybym znała odpowiedź na moje wszystkie dlaczego. I idąc tak w drodze, kochani, będą odpowiedzi, będą i będziemy wiedzieć, dlaczego jesteśmy w tej czarnej dupie. Będziemy wiedzieć. Kolejne pytanie, czy ja chcę wyjść z tej czarnej dupy? Właśnie. To jest kolejne pytanie, bardzo istotne na naszej drodze, na naszych ścieżkach. Czy ja chcę wyjść z tej dziury? Czy jest mi tak dobrze? Czy jest mi tak dobrze? Czy wolę się bać? Czy wolę się bać tylko chwilę? A potem za tą chwilą przychodzi ta chwila wolna, ta chwila inna. I tak postawisz siebie przed sobą i będziesz szedł czy szła i obserwowała każdy nowy krok, każdą zmianę. Dzisiaj drugi dzień stycznia nowego roku, tego, na który tak wszyscy czekali, że będzie inny, że będzie inaczej. Czy jest inaczej? Zadaj sobie pytanie. Czy jest inaczej niż sekundę przed północą, dwa dni temu? Czy jest inaczej? Co zrobiłam, czy co zrobiłem inaczej, żeby było inaczej? Tak, 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 tak. Ładnie, ciepło, zielono, nie ma wiatru. Nie ma wiatru. Cisza. Cisza. A teraz drzewo utworzyło koronę nad moją głową, tak. To jest jeden pień, jeden wielki pień, podzielony na dwa i na jeden, na trzy. Zobaczcie, jak pięknie, jakie piękne drzewa, jak pięknie jest dookoła. Zielono, zielono. Cudownie, po prostu cudownie. Można postać, można podreptać po mchu, który jest miękki i mokry, który tak pięknie daje nam to połączenie, który mówi, hej, poczuj, poczuj tę łączność, poczuj to, jak pięknie być w połączeniu, gdzie potrójna sosna daje to bezpieczeństwo, gdzie ta łączność z ziemią daje bezpieczeństwo, gdzie te buty położone na boku leżą i czekają, gdzie te bose stópki dotykają ziemi, dotykają i tak fajnie. Tak fajnie można sobie pobyć, pochodzić, podotykać, podoświadczać, poczuć jak kują szyszki, jak kują igły, jak tak fajnie po miękkim mchu, pełnym wodą, napęczniałe są wodą i tak jak gąbeczka, tak człowiek dotyka. Chodzę, szukam takich miejsc, żeby nie iść po tych piachach, tylko właśnie po tych miękkich, nasączonych wodą gąbeczkach, żeby być. To, że zimno, trochę zimno, ale co? Wszystko idzie przetrzymać, przetrzymuje się gorsze rzeczy. Gorsze? Ludzie wybierają doświadczenia, więc jeżeli im jest tak dobrze, w tym zimnym. A moje buciki, moje transformujące buciki zawsze są ze mną. Zawsze są ze mną. I tak właśnie oparta o ten trójząb. Doświadczam tego połączenia, świadomego, kochani, połączenia, świadomego. 5 minut, 10 minut, kochani. Od was zawsze zależy, to są wasze wybory, nasze wybory, bo to my wybieramy. Wybieramy, co chcemy na drodze. Ale jeżeli nie nauczymy się mówić nie, tego nie stawiam w mojej przestrzeni, nie dopuszczam, no to będziemy cierpieć. Idę jeszcze tam dalej, w ten głęboki, sosnowo i trochę brzozowy las. Idę jeszcze poobserwować Małgorzatę. Tę, która stoi teraz na bosaka. Co czuje? Czego doświadcza? Jaka stabilność?
się pojawia. Co się pojawia? Oj, kochani, kołysze, kołysze, naprawdę kołysze. To są te medytacje i ćwiczenia ze sobą właśnie w drodze. Właśnie po to jest ta droga. Po to jest ta droga. Jeżeli boicie się zrobić to wśród ludzi, to zróbcie to w samotności, wtedy, kiedy jesteście. Bo naprawdę tu nie ma samotności. Tu jest ta natura, tu są żyjątka, zwierzątka. Czasami gdzieś w oddali stoi samochód. Wyjdźcie w takie miejsca i poczujcie tę łączność. Po to, żeby przywrócić sobie tą energetykę, żeby oddać to, co jest zbędne. Żeby Matka Ziemia wzięła to, co jest zbędne w nas. I tak właśnie napełniamy się. Im dłużej stoisz, tym bardziej ciepło się robi. Ten pierwszy odruch tego zimnego zawsze jest. A potem już jest. A potem już jest ta lekkość. Ta lekkość, której tak potrzebujemy, której szukamy. I wraz z tym połączeniem buduje się nasza moc, bo my wiemy, czego chcemy. My wiemy, czego chcemy. Wbrew temu, co mówią inni ludzie, zaczynamy tworzyć swoje życie z perspektywy naszego serca, a nie umysłu. I to jest bardzo ważne. Słyszycie? Znowu lecą. Może uda mi się. One są szybsze jak... O, jejku, są tutaj, pomiędzy drzewami. Nie wiem, czy uchwycę. Drzewa zasłaniają, ale znowu leci cały sznur gęsi. Mam je, kochani, cały czas na mojej drodze, od początku mojego maszerowania. Od początku mojego maszerowania są częścią mojej transformacji, dzikie gęsi. Dzikie gęsi są częścią mojej transformacji. Patrzcie, jakie piękne to drzewo. Piękne, dorodne. Dorodne. Zawsze coś do nas mówi. Do nas mówi. Ale jak nie widzieliście, to na pewno słyszeliście. Pamiętaj, że to, czego dotykasz, jest twoje. Zawsze było twoje. I będzie twoje. Będzie zaakceptowane, ukochane. Ale będzie. Zawsze będzie częścią ciebie. Więc nigdy nie mów, że jest coś, czego nie kochasz. Że jest coś, czego chcesz się pozbyć. Bo to tak, jakbyś wyrzucał do śmietnika kawałek siebie. Pamiętaj, że to jesteś ty. Tak, 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 tak. Że to jesteś ty. Że to jestem ja. I że idziemy zawsze dla siebie. Zawsze, 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 zawsze. Zawsze idziemy dla siebie. Tyle dzisiaj z mojego 12 dnia zatrzymania, zimowego zatrzymania. Tak, to zimowe zatrzymanie to takie w zasadzie jesienno-wiosenne, bo hej, czego krzyczysz? Co mówisz? Kolejny skręt przede mną, tym razem w lewo i prosto, i prosto. Może jeszcze trochę dzisiaj na lewo, bo tak jeszcze tutaj mam jeden skręt. Ale już chyba na lewo to pójdę sama. Pójdę sama w obserwacji Małgorzaty. Ona już minęła ten zakręt. Minęła. Tak. Twórzcie siebie, kochani, twórzcie. Zapraszam Was oczywiście jutro na spotkanie pod Szczęśliwą Siódemką. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Co się pojawi? Zobaczymy. Coś się na pewno pojawi. Ale na pewno trochę o początkach tego roku. O troszkę. Troszeczkę o tych energiach, o wibracjach, o tym, kim jesteśmy. Tak. O naszych zmianach. O tym, czego dotykamy. Jak dotykać, kochani, jak dotykać. A jak pozostawić? Jak być energią, a nie materią? Coś się pojawi. Zawsze coś się pojawia. Do zobaczenia. Do zobaczenia jutro w moim 13 dniu.
I do zobaczenia na spotkaniu pod szczęśliwą siódemką. Buziaki. Pięknie jest w lesie. Pięknie jest w lesie. Pięknie jest w lesie. Tak. I głęboki oddech. Taki wasz, po waszemu. Wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. Wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. Po waszemu. Tak jest. To jest też najpiękniejsza medytacja dla siebie z oddechem. Otwiera się momentalnie, świadomie przestrzeń serca. Działajcie zatem z tej zielonej przestrzeni, z tej zielonej energii transformacji, w zielonej energii transformacji. Buziaki.